Dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że znowu ze mną jesteście. Ja przychodzę do was w końcu z obiecanym unboxingiem, bo już jakiś czas temu obiecałam wam ten unboxing, że będzie. Obiecywałam wam na Instagramie, że będzie, bo już do mnie paczuszki przyszły, więc one przyszły około tygodnia, dwóch tygodni temu, więc do tej pory leżały i czekały na to, aż ten filmik nagram. Więc słuchajcie, zaczynajmy. Lecimy z dzisiejszym filmikiem. Zapraszam do oglądania. Tak, pierwsza paczusia wygląda tak. Ja ją odebrałam z paczkomatu i zaraz zajrzymy do środeczka i wam pokażę, co tam w środku mam. I tak, pierwsza manga, którą wyciągnę, jest to jedna tomówka od Vaneko i jest to Kwiat i Gwiazda. Powiem wam, że ja tą mangę już od bardzo, bardzo dawna chciałam mieć, ponieważ było to jedne z pierwszych takich Shoujo Ai, Yuri, które czytałam. Ja ogólnie za tym gatunkiem średnio przepadam, bo z reguły denerwują mnie dziewczyny, które w tych mangach są, ale to było jedno właśnie z Shoujo Ai, które bardzo mi się podobało i chętnie sobie przypomnę, co tam się działo. Jeśli czytaliście i lubicie, to dajcie znać. Następnie mam trzy tomiki Wilczych Dzieci, czyli pierwszy, drugi i trzeci tomik. I zaraz wam pokażę, jak wyglądają okładeczki. Słyszałam w ogóle, że Wilcze Dzieci są dosyć smutną mangą, więc dajcie znać, bo ja jeszcze ani nie oglądałam anime, ani nie czytałam, więc I tak, mamy pierwsza okładka Wilcze Dzieci. Druga okładeczka. Śliczna jest, ta jest przepiękna. No i ostatnia, trzecia. Cieszę się, że to jest historia trzytomowa, że nie ciągnie się jakoś strasznie długo, więc szybko przeczytam. A jeszcze w ogóle pokażę wam może trochę kreskę, bo w sumie czemu nie? I tak, kreska w Kwiat i Gwiazda wygląda tak. Może być. Natomiast w Wilczych Dzieciach kreska taka dosyć prosta, ale też ładna, urocza. Ładna i urocza. O. Dobra, lecimy dalej i następnie pokażę wam kolejne rzeczy z tej paczuszki. Później przejdziemy do drugiej, bo mam dla was dwie paczuszki. Paczuszki wyciągnęłam 7 tomików Silver Spoon i o tym totalnie nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że to jest o facecie, który przyjechał chyba z miasta na wieś i uczył się tego wiejskiego życia. Jeśli się mylę, to bardzo przepraszam, ale po prostu przyznaję się, nic o tym nie wiem, ale zawsze chciałam to przeczytać, ponieważ bardzo podobały mi się okładki. Także mamy tak, pierwszą okładkę. Nie będę wam pokazywała po kolei, przepraszam, tak po prostu mam ułożone. 7. Szóstą. Piątą. Czwartą. Trzecią. No i drugą. I pokażę wam zaraz kreskę z pierwszej mangi. Z pierwszego tomu. No i pierwszy tomik. No i kreseczka. No, może być, bywały lepsze. O, kreska wygląda mniej więcej tak. Także możecie sobie zobaczyć i stwierdzić, czy chcecie czytać, czy nie. Ja w sumie stwierdziłam, że chcę czytać, bo słyszałam, że jest seria naprawdę dobra. Jeśli czytacie, dajcie mi koniecznie znać. Mam jeszcze jedno takie zawiniątko i zaraz je rozpakuję i wam pokażę, co tam jest w środku. Ja już trochę musiałam pootwierać te
paczki, ponieważ powiem wam szczerze, że już nie mogłam się doczekać, żeby tam, wiecie, chociaż sobie niektóre z nich matnąć, więc tą, którą kupiłam na grupie, bo tą paczkę kupiłam na grupie na Facebooku od pewnej bardzo fajnej osóbki, to po prostu już sobie rozpakowałam, bo chciałam już tak, wiecie, trochę pomacać te mangi. Natomiast tą od Vaneco, którą za chwilkę wam pokażę, też będę robiła jej unboxing, to nie otwierałam wcale, nawet nie zaglądałam do środka, więc już nie pamiętam, co ja tam zamówiłam nawet. Dobra, lecimy. I tutaj w tej paczuszce mam dwie mangi od wydawnictwa Taiga. I mamy tak, nad brzegiem rzeki, o, i to jest taka okładka, oraz strażniczka Orelianu. I tego jestem mega ciekawa, słyszałam w sumie, że nie jest jakieś tak super dobre, ale co z tego, z chęcią przeczytam, z chęcią się dowiem, czy mi się spodoba, bo mi się kreska naprawdę bardzo podoba, jest mega urocza, zobaczcie zresztą sami. Tutaj mamy strażniczkę Orelianu, a tutaj nad brzegiem rzeki. No, nad brzegiem rzeki wygląda naprawdę fajnie, kurczę, ja mam nadzieję, że będzie dobre, bo wygląda super uroczo, a jak próbowałam kupić te dwie mangi na gildii, to już były niedostępne, więc na aukcji naprawdę można znaleźć, kurczę, fajne rzeczy w fajnych cenach, bo z tego co pamiętam, to za jedną i za drugą chyba zapłaciłam 18 zł, więc naprawdę ja jestem szczęśliwa. Dobra, i to jest koniec pierwszej paczuszki. Przejdźmy teraz do paczuszki od Vaneco. Paczuszka wygląda tak, więc jest dosyć ciężka i dosyć gruba, ale od razu mówię, że nie wszystkie mangi są dla mnie, ponieważ niektóre z nich są już na prezent pod choinkę dla mojej młodszej siostry, która mangi też czyta i po prostu obiecałam jej, że mangi dostanie. Dobra, więc pokażę wam rzeczy, które w pierwszej kolejności wyciągnęłam z paczki. Takie podziękowania za zakupy od Vaneco, także to jest bardzo miłe, bardzo miłe. I mamy tak, zakładkę z wypaczoną. Jeszcze tego nie czytałam, zastanawiam się nad kupnem. Mam dwie zakładki z Dziecię Bestii. Tego też nie czytałam jeszcze nigdy, ale nie wiem, czy będę kupować. Powiedzcie mi, czy to jest dobre, bo może ktoś z was już czytał i wie. Następnie mam Ona i jej kot i to już czytałam i to mi się bardzo podobało, także w podsumowaniu powiem więcej o tej mandze. I następnie mamy nowość, czyli Siedmiu Książąt i Tysiącletni Labirynt. Premiera, niedługo będzie. Tak to wygląda, ale tył, wow, chyba to kupię, tył jest przepiękny, zobaczcie. Jeśli tacy panowie będą w tej mandze, no to bierę. To bierę, to mam jeszcze reklamę Hery z Miłości, ale tego chyba nie będę brała, bo to takie trochę dziwne. No i mam jeszcze Shinigami Dogi, też reklama. Dobra, i słuchajcie, tu mam coś jeszcze takiego, dostałam, przejdźmy, może zobaczymy, co to jest. Dostałam plakat! Zobaczcie! Jezu, plakat z Sebastiankiem! Oj, chyba go powieszę. Chyba będzie wisiał zaraz. Jezu, jak się cieszę, że miałam własnego Sebastianka na ścianie. Cudne, cudne. Jeszcze raz muszę zobaczyć. Zobaczcie, no przepiękny jest. O Jezu, jejku. Śliczny, przepiękny Sebastianek. Tak, kocham go, to jest super. Dobra, teraz pokażę wam mangi. I od razu mówię, że nie wszystkie są moje. Część jest mojej siostry. I, ale jeśli siostra, jeśli to oglądasz, to mangi dostaniesz dopiero choinkę. Więc musisz się uzbroić w cierpliwość, niestety. Więc dla mojej siostry kupiłam drugi, trzeci i czwarty tomik Kurosudzi, bo ona ma pierwszy i chciałabym, żeby wiedziała, co tam będzie dalej, więc o,
tak to wygląda. No wiecie, ja chyba ją tym zaraziłam, bo ja uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych, ukochanych serii i mam nadzieję, że ona też tak jak i ja zakocha się dalej. No i czwarty. Następnie kupiłam jej Fairy Tail szósty. O, szósty, czekajcie. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Także dużo będzie miała czytania. Dziesiąty. Jedenasty. No i dwunasty tomik Fairy Tail. Więc tak. Ojej, ta okładka z Wynatsu. Fajna, bardzo ładna okładka. Bardzo mi się podoba. No, więc tyle tomików dla mojej siostry, bo ona ma tylko do piątego zeszytu, tak jak i ja, tego co zauważyłam, więc też sobie muszę kolekcję moją Fairy Tailową uzupełnić, bo uwielbiam. Uwielbiam, ubóstwiam. O, dobra. Lecimy dalej i tamte pozostałe mangi już są dla mnie. Więc kupiłam sobie drugi tomik Tokyo Ghoul, bo mam tylko pierwszy i stwierdziłam, że może dozbieram serię, bo w sumie seria mi się podoba. Oraz 21 tomik Carnival i ja Carnival już tak naprawdę zbieram tylko dlatego, że po prostu chyba... bo już tak trochę historia jest taka sobie, ale kreska mi się ogromnie podoba, ja po prostu ubóstwiam tą kreskę, jest naprawdę prześliczna, co już wam pokazuję, po prostu kocham, kocham. Naprawdę przywiązałam się bardzo do bohaterów, więc serię po prostu będę zbierała do końca, nieważne w sumie ile tych tomików będzie, no ale 21 tomik, no to już jest jednak dużo, to już jest jednak długa seria i z tego co wiem, to chyba to jeszcze nie jest koniec, już zaraz sobie zerknę. Nie, to jeszcze nie jest koniec, więc nie wiem ile tych tomików w sumie będzie, bo chyba seria jeszcze nie jest nawet zakończona. Więc nie wiem ile tego będzie, a Tokyo Ghoul sobie będę zbierała powoli, Tokyo Ghoul, a później Tokyo Ghoul Re. I ostatnie dwie mangi to będzie piąty oraz szósty tomik One Punch Mana. I powiem wam szczerze, że tutaj się mega bałam, ponieważ robiłam to zamówienie w pracy i bałam się, do którego tomu mam właśnie One Punch Mana. I całe szczęście okazało się, że mam tylko do czwartego, ale miałam czwarty tomik w koszyku i w ostatniej chwili go wyrzuciłam, więc piąty tomik oraz szósty tomik. Ja uwielbiam tą serię, po prostu ją tak kocham, że nie macie pojęcia. Więc tutaj też będę sobie ją zbierała do końca powolutku, bo chcę po prostu... chcę dokończyć, zbierać te serie, które już zaczęłam, bo kupuję sobie non-stop, wiecie, jakieś nowe serie, a tych starych, o tych starych zapominam i później po prostu tak jest, że z tych nowych mam dużo, a z tych starych mam na przykład do czwartego, piątego tomu i dalej nie wiem, co tam się działo, więc tak to u mnie wygląda, niestety. Okej, kochani, w takim razie to było wszystko, co przygotowałam dla was w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to jak zwykle proszę was o kciuczki, o subskrypcję i o komentarze na dole. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Pa, pa!